tej strony zbrodni Italiany. To będzie mój pierwszy odcinek z całkowicie nowym sprzętem, więc mam nadzieję, że jakość dźwięku będzie lepsza w porównaniu do poprzednich filmików. W tym odcinku pojawią się również czasem jakieś fragmenty mapy, żeby Wam zobrazować, gdzie dzieje się akcja. A tymczasem w dzisiejszym odcinku zabiorę Was do miasta, które jest stolicą prowincji Piemont, czyli do Turynu. Turyn myślę, że jest znany nie tylko ze względu na swoje znane kluby piłkarskie, takie jak Juventus, ale to właśnie w Turynie powstała jedna z najsławniejszych marek samochodów, a już na pewno znana każdemu w Polsce marka Fiat. Fiat to swoją drogą skrót od Fabrica Italiana Automobili Torino, czyli po prostu fabryka samochodów osobowych w Turynie. Turyn jest naprawdę ładnym miastem, ale mi niestety kojarzy się w tej chwili tylko z jednym z najgorszych, najbardziej przerażających momentów w moim życiu. Ale nie o tym dzisiaj. W 1985 roku w Turynie na świat przychodzi Deborah, córka Roberty i Gianluki. Roberta była fryzjerką, a jej mąż robotnikiem. Wzięli ślub zaledwie po 5-6 miesiącach bycia razem, a tuż po ślubie Roberta zaszła w ciążę z Deborah. Niestety, bardzo szybko okazuje się, że Gianluca nie był jeszcze gotowy na założenie rodziny, więc małżeństwo przechodzi kryzys. Z opowieści kobiety wiemy, że w tym czasie zaczął używać przemocy wobec niej. Kobieta decyduje się więc uciec z dzieckiem od męża, a ich małżeństwo po 3 latach kończy się rozwodem. Robercie udaje się zostać z córką, ale niestety tylko na 5 lat. Potem zaczyna się batalia eks-małżonków o prawa rodzicielskie w sądzie. Adwokat Roberty zasugerował jej, by pozwalała córce spotykać się co jakiś czas z ojcem. Niestety, wkrótce okazuje się, że nie było to właściwe posunięcie. Mężczyzna bardzo często odwoził córkę już po ustalonej godzinie lub nie odwoził jej wcale. Roberta zgłaszała każdy taki incydent na policję. Miała bowiem nadzieję, że w ten sposób uda jej się wygrać całkowitą opiekę nad córką. Niestety, tym razem wygrał ojciec, a dziewczynka przeprowadza się do jego domu na następne lata swojego życia. Pomimo wyroku sądu, który pozwalał matce widywać się z córką raz w tygodniu, kobieta nie widzi swojej córki przez prawie 3 lata. Jej były mąż i jego nowa partnerka utrudniali nie tylko kontakt Debory z mamą, ale oboje używali wobec niej przemoc. I nie mam tutaj na myśli przysłowiowego klapsa, bo jak się okazuje, macocha posunęła się nawet do uderzenia Debory w głowę kijem od miotły. Na tyle mocno, że zniszczyła kij. W końcu, gdy dziewczynka ma prawie 9 lat, wraca pod skrzydła mamy. Mamy, która w tym czasie żyła już z nowym partnerem, Enrico, i ich wspólnymi dziećmi. Wszyscy zamieszkali w nowym domu poza Turynem. Dom ten znajdował się tak właściwie pośrodku niczego. Początkowo wydawało się, że jest to wręcz idealne miejsce dla rodziny z trójką dzieci. Możemy sobie wyobrazić dom nad rzeką ze zwierzętami, kurami, kaczkami, królikami, a do tego około 4000 metrów kwadratowych terenu dookoła. Czyli możemy powiedzieć, że dziewczynki na brak miejsca do biegania nie mogły narzekać. Po prostu żyć nie umierać. Problem w tym, że jak wszystkie rzeczy na tym świecie, miało to swoje plusy i minusy. A tym minusem było to, że to miejsce było jednym z tych, o których mówi się, że tam diabeł mówi dobranoc. Przyszły mi do głowy jeszcze inne przysłowie na temat takich miejsc, ale już je sobie daruję, żeby nikt nie mógł mi zarzucić, że źle się wyrażam. Do tego w domu nie było ogrzewania ani ciepłej wody. A przede wszystkim brakowało pieniędzy, by cokolwiek z tym zrobić.
Niestety, pomimo że Debora przeszła już wiele w swoim krótkim życiu, jej cierpienia się nie kończą. Nowy partner matki wykorzystuje ją do pomocy przy ciężkich pracach w domu. Dziewczynka musi ciąć drewno, musi być obecna, gdy jej ojczym zabija kury, co może dla niektórych, którzy żyją na wsi, wydawać się całkiem naturalne, ale jest coś, czego nie jestem w stanie zrozumieć. A mianowicie Roberta i Enrico posiadali także zbiornik dla kaczek. I czasem Enrico opróżniał ten zbiornik, ale opróżniał go za pomocą ust i zmuszał do tego również małą Deborę. Nie bardzo wiem, jak to miało wyglądać, może za pomocą jakiejś słomki, sama nie wiem. Może ktoś z Was ma jakiś pomysł, ma lepszą wyobraźnię. Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. Myślę, że również Debora nie była w stanie zrozumieć sensu niektórych z tych działań, do których była zmuszana. Bo niedługo potem dziewczynka próbuje popełnić samobójstwo za pomocą antydepresantów swojej mamy. Dziewczynka przeżyła, ale jej matka, widząc cierpienie swojej córki, decyduje się chronić ją i wysyła ją z dala od swojego partnera do czegoś w stylu ośrodka wychowawczego. I teraz pewnie zadajecie sobie pytanie, czy nie łatwiej jest po prostu uciec od swojego partnera, zamiast odsyłać gdzieś swoją córkę, która przecież nie jest niczemu winna? No cóż, jak się okazuje, nie jest tak łatwo. Biorąc pod uwagę, że Roberta nie ma pracy, a w miejscu, w którym mieszkali, ciężko było o znalezienie jakiejkolwiek. A trzeba pamiętać, że oprócz Debory, Roberta ma jeszcze dwie córki, których również nie chce zostawić z Enrico. W ten oto sposób Debora znajduje się w miejscu, które miało jej w końcu zapewnić chociaż trochę szczęścia i spokoju. Ośrodek, w którym się znajduje, jest to jednak tak naprawdę instytucja, która ma pomagać dziewczynom z różnymi problemami. Jak się wkrótce okazuje, Debora nie zaznaje spokoju również tam. Nie może jednak o tym powiedzieć od razu swojej matce, bo rozmowy telefoniczne, jak i listy są kontrolowane. Decyduje się więc napisać o tym w swoim pamiętniku. Dziewczyna pisze tak. Z tego wszystkiego, co mi się stało, może się wydawać, że jestem jakimś potworem, ale tak nie jest. Przyjechałam tutaj, gdy miałam 12 lat, całkowicie sama, a po kilku tygodniach tutaj cztery dziewczyny zgwałciły mnie za pomocą łyżki. Jestem sama, bardzo samotna. Gdy w końcu Roberta dowiaduje się ze szczegółami, co się stało córce, decyduje się zgłosić cztery dziewczyny, które skrzywdziły jej córkę. Ale nic to nie daje, bo nie ponoszą one żadnych konsekwencji. Wszystkie cztery zostają uznane za niepoczytalne. Po tym wszystkim Roberta zabiera Deborę z ośrodka i prosi o pomoc swoich rodziców. Dlaczego nie zrobiła tego wcześniej? Ciężko powiedzieć. W końcu jednak Debora zamieszkuje z dziadkami na wyspie Elba. Zmienia więc całkowicie otoczenie. A na jej twarzy w końcu pojawia się uśmiech. Nie tylko na jej twarzy, ale i na twarzy dziadków. Bo Debora wprowadziła do ich domu taki duch młodości, świeżości, którego już dawno nie zaznali. Debora kocha wolność i zawieranie nowych znajomości. Są jednak dwie rzeczy, których nie lubi w swoim życiu. Szkoła. No, dziewczyna po prostu nie ma ochoty się uczyć. I chyba nie jest w tym jedyna. Ale drugą rzeczą jest odległość, która dzieli ją od matki. Dziewczynie bardzo brakuje jej bliskości. Dlatego, gdy Roberta dzwoni do niej z propozycją wspólnych wakacji, Debora nie waha się ani chwili. Ruszają wspólnie na dwumiesięczne wakacje w kamperze. Z tego prawie miesiąc spędzają tam bez Enrico. Dlatego też zarówno dla córki, jak i dla matki jest to najpiękniejszy ich okres w życiu razem. Ich stosunki w tym okresie przypominają bardziej stosunki przyjaciółek, a nie matki z córką. Malują się razem, wychodzą wieczorami na miasto. Po prostu ta uśpiona więź, która była między nimi, zaczęła odżywać. I odżyła na tyle, że Debora decyduje się ponownie zamieszkać ze swoją mamą. A co się z tym wiąże? Również ze swoimi siostrami oraz Enrico. To oczywiście powoduje nowe konflikty, ale chęć bycia blisko matki jest silniejsza.
Dziewczyna wierzy, że wspólnymi siłami dają radę uciec od partnera Roberty. Roberta szuka więc pracy, a Debora zaczyna nową szkołę. Coś w stylu technikum gastronomicznego. I to właśnie w tym miejscu nastolatka poznaje swoją nową przyjaciółkę, Julię. Dziewczyna była trochę starsza, ale to nie przeszkadza, by wkrótce zaczęły się zachowywać jak papuszki nierozłączki. Julia pochodzi z, wydawałoby się, normalnej rodziny. Jest jedynaczką, a jej pasją jest sport, a zwłaszcza karate, w którym to zdobywa czarny pas. Zarówno jej osiągnięcia, jak i jej dominujący charakter imponują Deborze, która nawet nie orientuje się, jak szybko została zmanipulowana. Nastolatki zaczynają spędzać ze sobą coraz więcej czasu, ale jak możemy się domyślić, nie na nauce, a na wspólnych imprezach i wspólnym zażywaniu narkotyków. Nie obracają się w dobrym towarzystwie. Debora bardzo szybko przekonuje się, że przyjaźń z Julią wcale nie oznacza tylko wspólnych wygłupów, imprez, plotkowania. Bowiem pewnego dnia wraca do domu z zasinieniem pod okiem. To Julia uderzyła ją w twarz, co może wydawać się jeszcze dziwniejsze. Debora nie kończy po tym znajomości. Wręcz przeciwnie. Już następnego dnia zabiera ją ze sobą do swojego domu. Po tym, jak rodzice Julii wyrzucają ją z domu. Dziewczyna pyta swoją matkę, czy jej przyjaciółka mogłaby z nimi zamieszkać. Tylko na jakiś krótki okres czasu. W końcu Roberta po namowach córki zgadza się. Ale jak się wkrótce okaże, ta decyzja ponownie wywróci ich życie do góry nogami. Bowiem niedługo po tym, jak Julia zamieszkała w domu przyjaciółki, rozpoczęła romans z jej ojczymem Enrico. I ponownie możemy sobie wyobrazić, jakbyśmy zareagowali w takiej sytuacji. Pewnie wyrzucając przyjaciółkę z domu, ale nie Debora. Ona przeżywa to wszystko w milczeniu. I dopiero po jakimś czasie decyduje się powiedzieć o wszystkim mamie. Błagają jednak, by ona również nie reagowała, bo najzwyczajniej w świecie boi się Julii. Boi się, że ta może ją ponownie pobić, bo to zdarzyło się już kilka razy w przeszłości. I pewnie wielu z Was zastanawia się teraz, co to w takim razie jest za przyjaźń. Jak to możliwe, że Debora nazywa Julię wciąż swoją przyjaciółką? Wytłumaczenie jest jedno. Julia dawała Deborze to, czego nigdy w swoim życiu nie miała, czyli swój czas i miłość taką siostrzaną. Debora czuła, że w końcu istnieje osoba, dla której coś znaczy. Roberta zgadza się cierpieć w ciszy, wiedząc, co się dzieje między jej partnerem a Julią. Ale nie tylko ze względu na Deborę. Ale także dlatego, że Roberta wciąż nie ma pracy i nie ma gdzie się podziać ze swoimi córkami. W końcu Roberta nie daje już dużej rady. Wyrzuca kochanków ze swojego domu. A ci decydują się kontynuować ich związek. W końcu obie kobiety, zarówno Roberta jak i Debora, znajdują pracę w firmie sprzątającej. Roberta wie jednak, że z takim wynagrodzeniem nie da rady utrzymać czteroosobowej rodziny. Dlatego podejmuje się również innych prac, podczas gdy Debora imprezuje na całego z Julią. Niestety, zapracowana matka początkowo nie jest tego świadoma. Dopiero gdy Debora zaczęła coraz częściej nie przychodzić do pracy, matka zrozumiała, w jak poważnej sytuacji znajduje się jej córka. I niestety, dziewczyna traci pracę i zaczyna spędzać całe dnie w łóżku. Wychodzi tylko w nocy, by imprezować i zażywać narkotyki. Roberta widzi, że sytuacja córki jest coraz gorsza, ale nie wie, jak jej pomóc. Praca i opieka nad pozostałymi córkami powoduje, że kobieta nie ma czasu, by pomóc swojej najstarszej córce. Tym bardziej, że ta tej pomocy nie chce. Jak już wspominałam wcześniej, dziewczyny obracają się w bardzo nieciekawym towarzystwie. I to właśnie tam Julia poznaje nieśmiałego chłopaka Antonio, który jest od niej młodszy o 3 lata.
I również jego życie nie jest usłane różami. Pochodzi on bowiem z rozbitej rodziny, a jego ojciec był alkoholikiem. Chłopak bardzo szybko zakochuje się w Julie, a ta manipuluje nim w ten sam sposób, jak robiła to z Deborą. Już po krótkim czasie dziewczyna, wzbudzając litość w nastolatku, zamieszkuje w jego domu. Po kilku miesiącach bycia razem, 26 sierpnia 2006 roku, para świętuje wspólnie urodziny Antonio. A prezentem, który otrzymał od swojej dziewczyny, jest kij baseballowy. Ale to nie koniec. Również chłopak postanowił zrobić prezent swojej ukochanej i podarował jej nóż. Co tu dużo mówić, bardzo dobrana para. Antonio darzy Julię wręcz obsesyjną miłością. Dla przykładu, w swoim bloku na każdym piętrze pisze na ścianach swoje wyznanie miłości. A ona, widząc, że owinęła go sobie wokół palca, nazywa go nawet swoim pieskiem, szczeniakiem. Ale w tym czasie również i Debora nie jest sama. Ona także poznaje chłopaka, o którym opowiada jednak tylko babci oraz mamie. Wyznaje im, że Rezgani, bo tak nazywa się chłopak Debory, jest Marokańczykiem. I jest on czuły, opiekuńczy, a do tego pracuje w warsztacie. Niedługo potem jednak Debora odkrywa, że fakt, że Rezgani może sobie pozwolić na obdarowywanie jej prezentami, wcale nie jest zasługą pracy w warsztacie, a jest on po prostu dealerem narkotykowym. Dziewczynie jednak nie przeszkadza to jakoś bardzo. Dla niej najważniejsze jest to, że chłopak się o nią troszczy, a ona czuje się przy nim bezpiecznie. Mama próbuje przemówić jej do rozsądku, ale to nie działa. Para po niedługim czasie bierze ślub w tajemnicy przed wszystkimi i zamieszkują razem. Wkrótce po tym Debora zachodzi w ciążę i decyduje się porzucić wszystkie swoje nałogi. Przestaje pić i palić. Wydaje się, że dziewczyna jest coraz bardziej odpowiedzialna, a jej mąż ciągle się o nią troszczy. Na tyle, że gdy zauważa, w jaki sposób Julia traktuje jego żonę, kilkakrotnie wyprasza ją z ich mieszkania. Dzięki temu w końcu dziewczyny trochę się od siebie oddalają, a Debora nareszcie jest szczęśliwa. Niestety, nie na długo. Wkrótce Rezgani zostaje aresztowany, a w ich domu znajdują dużą ilość narkotyków. Dziewczyna ponownie zostaje sama. Tym razem jednak nie może liczyć na pomoc swojej matki, bo ona sama, zaledwie miesiąc wcześniej, przeprowadziła się do swojego nowego partnera, do innego miasta. Debora jednak nie traci kontaktu ze swoim mężem. Piszą do siebie miłosne listy, a w jednym z nich Debora pisze: Kochanie, ja cię nie opuszczę. Jestem tutaj tylko dla ciebie. I zobaczysz, że razem możemy dobrze żyć. Ja, ty i nasz dzidziuś. Kocham cię do szaleństwa. Kocham cię na zawsze. Jesteś w moim sercu i moich myślach. W innym liście napisała mu: Proszę, spróbuj się zmienić. Musimy myśleć o przyszłości. Co więcej, dziewczyna rysowała nawet dla niego rysunek ich dziecka i obok była chmurka, na której było napisane: Tato, wróć szybko do domu. Wszyscy cię kochamy. Niestety, rozłąka z mężem, jak i z matką, ponownie zbliżają ją do Julie. Julie, która prawdopodobnie zaczęła być zazdrosna o to, że Debora wychodzi na prostą. Dlatego, gdy Debora wyznaje jej, że ma zamiar odwiedzić swoją mamę, ta proponuje jej, że pojedzie razem z nią. Oczywiście nie dlatego, że troszczyła się o to, czy przyjaciółka sobie poradzi sama w podróży. Dlatego, że chciała również kontrolować jej kontakty z matką. Bała się, że mama pomoże pozbierać się córce, a co za tym idzie, odciąć się od Julie. Roberta próbuje pomóc przetrwać córce ten ciężki okres i wysyła jej pieniądze na życie. Niestety nie były one wystarczające, dlatego też Debora, mimo bycia w 5. miesiącu ciąży, zaczyna szukać pracy i znajduje ją w pizzerii. Debora więc z każdym dniem zaczyna zachowywać się coraz bardziej dojrzale, w przeciwieństwie do swojej przyjaciółki. Bo Julia, mimo że potrzebuje pieniędzy,
wcale nie myśli o znalezieniu pracy, wręcz przeciwnie. Zaczyna planować swój pierwszy napad rabunkowy. Jej plan jest dość prosty, bo zamierza zamówić pizzę do domu i okraść dostawcę. I tak też 8 września 2006 roku dziewczyna wciela swój plan w życie. Zamawia pizzę z budki telefonicznej na adres starego domu Debory. I co więcej, jako imię osoby zamawiającej podaje imię właśnie Debora. Julia razem z Tonym czekają na dostawcę, który wyrusza z Turynu, ale ten nie potrafi znaleźć właściwego adresu. Próbuje więc zadzwonić na numer telefonu, który podczas zamówienia podała mu Julia, czyli na stary numer telefonu Debory, ale telefon jest nieosiągalny. Dlatego też dostawca decyduje się zadzwonić do swojej pracy, by poinformować, że nie da rady dostarczyć pizzy. Jednak w ostatniej chwili, na swoje nieszczęście, odnajduje właściwy adres. Julia odbiera z rąk dostawcy pizzę i pyta go, czy ma wydać resztę ze 100 euro. Ale jako że nie ma, woła to niego. Dostawca był przekonany, że to właśnie chłopak w takim razie mu zapłaci. Nie zauważa jednak w ciemności, że Tony w ręce trzyma kij baseballowy. Tony wielokrotnie uderza dostawcę, po czym razem ze swoją dziewczyną zabierają mu pieniądze, 300 euro, i uciekają z tego miejsca, zostawiając ledwo żywego dostawcę, który cudem dał radę zgłosić się do szpitala. Tymczasem Debora umawia się ze swoją mamą, by spędzić jej 20 urodziny wspólnie. Niestety, Julia nie daje jej spokoju i wywiera na nią presję, i wręcz wprasza się do domu Debory. Ostatecznie Debora zgadza się, by przyjaciółka spała w jej domu. Przenosimy się do 16 września 2006 roku. Debora udaje się jak zwykle wieczorem do pracy w pizzerii, ale tym razem po pracy nie ma zamiaru wracać do domu. Decyduje się wyjść na miasto z Julią i Tonym i z innymi znajomymi. Dlatego też para podjeżdża samochodem pod pizzerię, w której pracuje Debora, by zabrać ją z pracy i by wspólnie pojechać poimprezować. Po drodze udają się jednak całą trójką do domu Debory. Prawdopodobnie dlatego, że Debora chciała ubrać się trochę cieplej. Mówię prawdopodobnie, bo to, co naprawdę wydarzyło się tego wieczoru pomiędzy 21.30 a 22.20, wie tylko Julia i Tony. Według zeznań Julii, Debora po wejściu do domu postanowiła się przebrać i pomalować. Tony w salonie wybierał płyty z muzyką, a ona sama natychmiast poszła skorzystać z bidetu. Jest tylko jeden szczegół. W tym mieszkaniu nie było bidetu. Wróćmy jednak do Debory, która w tym czasie postanowiła również schować w sypialni pieniądze, które zarobiła tego wieczoru. A następnie udała się do salonu, gdzie był Tony. Zaczynają się więc rozmawiać ze sobą, co nie spodobało się Julii. Nie wiadomo jednak, czy mowa tu o rozmowie, czy o czymś jeszcze. Chłopak bowiem zeznał, że Debora próbowała go pocałować tego wieczoru. Jak już mówiłam, jednak są to tylko domysły. A jedyna rzecz, jakiej możemy być pewni, to to, że w pewnym momencie para decyduje się zaatakować Deborę żelazkiem. Prawdopodobnie pierwsze ciosy zadaje właśnie Julia. Zadaje jej silne i brutalne ciosy w głowę. Jednak to jej nie wystarcza. Dziewczyna postanawia poderżnąć gardło swojej przyjaciółce. Po wszystkim para jak gdyby nigdy nic wychodzi z domu Debory, zabierając jej torebkę i telefon, i udają się do starego domu, w którym obecnie nikt nie mieszka. To ten sam dom, w którym napadli na dostawcę pizzy. To właśnie z tego miejsca Julia próbuje wysłać wiadomość z telefonu Debory, bo wie, że to jest jej szansa na stworzenie sobie alibi. Na jej nieszczęście to jeszcze nie te czasy, kiedy każdy ma pakiet z nielimitowanymi SMS-ami. Na telefonie Debory nie ma żadnych środków, w związku z czym nie może wysłać żadnej wiadomości.
W końcu para rezygnuje i około pierwszej w nocy spotykają się ze znajomymi, którym nie tłumaczą się szczególnie ze swojego kilkugodzinnego spóźnienia. Mówią tylko, że szukali jakichś narkotyków, ale na spotkanie mimo to przyjeżdżają z pustymi rękami. Ale żaden ze znajomych nie interesuje się specjalnie ich spóźnieniem. Nikt nawet nie pyta, dlaczego przyjechali bez Debory. Dla nich wszystko wydaje się normalne. Mijają 4 dni od tego wydarzenia. 4 dni, od kiedy Roberta nie miała żadnego kontaktu z córką. Mimo, że ta według ich planu powinna być już w jej domu, by wspólnie świętować jej urodziny. Roberta martwi się o swoją córkę, więc decyduje się zadzwonić na policję w Turynie i prosi policjantów, by zerknęli, czy u niej wszystko w porządku. 20 września 2006 roku policja kieruje się w stronę osiedla, które w sporej części jest zamieszkiwane przez obcokrajowców. O godzinie 14:10 policja wchodzi do domu Debory i zastaje tam widok, którego z pewnością się nie spodziewa. Widzą zmasakrowane ciało Debory, dlatego od razu próbują zabezpieczyć wszystkie ślady. Było to jednak utrudnione także ze względu na to, że mordercy zostawili odkręconą wodę w kuchni, a więc cała podłoga była już mokra. Tymczasem mama ofiary próbuje bezustannie dodzwonić się do córki. Niestety, bezskutecznie. Czeka więc zmartwiona na telefon z policji z Turynu, ale i w tym przypadku bez rezultatu. Zamiast tego do jej domu przyjeżdża patrol policji z Pistoi, który informuje ją, że jej córka znajduje się w szpitalu. Kobieta wsiada więc do swojego samochodu i rusza do Turynu. W tym samym czasie jej partner Roberto, który był w tym momencie w pracy w Turynie, wie już o wszystkim i czeka na nią na posterunku pełen obaw, nie wiedząc jak powiedzieć jej prawdę. Z racji tego, że sprawa od razu zaczyna być medialna, pod posterunkiem gromadzą się dziennikarze, a policja, chcąc oszczędzić Robercie dodatkowego cierpienia, planuje wprowadzić ją tylnym wejściem. Wtedy kobieta zaczyna powoli wszystko rozumieć. Mimo, że od znalezienia ciała Debory minęło zaledwie kilka godzin, policja na całe szczęście nie stoi z założonymi rękami. Wręcz przeciwnie, przesłuchują już Julię i Toniego. Jeszcze nie w charakterze podejrzanych, ale ze względu na ich zachowanie podczas przesłuchania szybko lądują oni na liście podejrzanych. Julia od początku była arogancka i nie chciała współpracować. To wystarczyło, by wzbudzić pierwsze podejrzenia. Tymczasem po 5 godzinach podróży, czyli około godziny 22, Roberta dociera w końcu na komisariat. I pierwsze co widzi, to Julia, która schodzi ze schodów z ironicznym uśmieszkiem na twarzy, który jej, jako matce, powiedział już wszystko. Roberta w ułamku sekundy zrozumiała, że to właśnie Julia odebrała jej córkę. W kolejnych dniach policja ponownie przesłuchuje parę i według ich zeznań to Debora zrezygnowała ze spotkania ze znajomymi po tym, jak o 22:30 otrzymała od kogoś telefon. Julia otrzymuje, że Debora wciąż żyła, gdy wychodzili z jej mieszkania, a ona sama z Tonim udała się do domu jego ojca, a następnie szukać narkotyków. Jednak ponownie sposób, w jaki się zachowuje, budzi podejrzenia. Unika bowiem niektórych pytań, podnosi głos, odpowiada w bardzo niegrzeczny sposób. Co więcej, zarówno Julia, jak i Tony decydują się udzielić wywiadu. Wywiadu, w którym Julia określa się jako najlepsza przyjaciółka Debory, która jednak przedstawia ją w okropnym świetle. Opowiada dziennikarzom, że tak naprawdę Debora chodziła do łóżka ze wszystkimi i wcale nie była taka niewinna. W tym momencie nawet dziennikarze zrozumieli, że coś jest nie tak. Bo nie tak zachowuje się dziewczyna, która właśnie straciła swoją przyjaciółkę. I to właśnie ten artykuł pogrążył parę jeszcze bardziej. Ale nie tylko przez to, w jaki sposób wypowiadali się o zmarłej. Ale także dlatego, że ich zdjęcie w gazecie zobaczył dostawca pizzy,
i od razu rozpoznał w nich swoich oprawców i zawiadomił policję. Dzięki temu oboje kończą w areszcie i rozpoczyna się ich proces w sądzie. Julia przyznaje się jednak tylko do napaści na dostawcy. Policja jednak poza ich zeznaniami ma także dowody. Chociażby to, że telefon Debory po zbrodni znajdował się w tym samym miejscu, co telefony sprawców. Nieznany jest jedynie motyw tej zbrodni. Nie wiadomo, czy zbrodnia naprawdę została dokonana z powodu próby pocałowania Tony'ego przez Deborę, czy tak naprawdę poszło pieniądze, które tego dnia zarobiła dziewczyna. Mimo wszystko, Julia zostaje skazana na 20 lat pozbawienia wolności, a Tony na 19 lat i 6 miesięcy. Po ich odwołaniu się jednak, Tony został uniewinniony ze względu na brak motywu, a Julia otrzymała potwierdzenie, że musi odsiedzieć 20 lat w więzieniu. Na zakończenie jeszcze chciałam Wam przeczytać fragment pamiętnika Debory. W swoim pamiętniku kiedyś napisała: „Żegnaj, mamo. Znalazłam sposób, by już nikt przeze mnie nie cierpiał. Chciałam zrobić tak wiele rzeczy, kiedy dorosnę. Ale niestety nie zrobię ich. Przebacz mi. Potrzebowałam tylko, by ktoś mnie wysłuchał. Jestem słaba, wiem. Nie dałam rady przetrwać. Debora.” To już wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam i ciao.